Poniedziałek, 21 listopada, Wioletta Juchaniuk, witam Państwa i zapraszam na wydarzenia. Zespół szkół ogólnokształcących i zawodowych postawił na spedycję. Największym problemem w zatrudnieniu są kierowcy zawodowi, ale również pracownicy na stanowiskach spedytorów, logistyków mają duże znaczenie. Przegrana BTS-u Elektros z Astrą Nowa Sól. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych otworzył w swojej szkole od tego roku nowy kierunek kształcenia, to technik-spedytor. Po tegorocznym naborze udało się stworzyć połowę klasy. Szkoła przekonuje, że branża TSL to dobry kierunek i zaprasza fachowców w tej dziedzinie, by uczniowie mogli uczyć się także od nich. Spedytor to osoba odpowiedzialna za bieżące planowanie przewozów zleconych przez klientów. W takiej roli widzi się kilkunastu młodych ludzi, którzy zdecydowali się rozpocząć naukę na tym kierunku w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych. Zdecydowałam się na wybór tej klasy i tego zawodu, ponieważ to coś nowego. Chciałam spróbować czegoś ciekawego, czego w sumie w Bolesławcu nie było wcześniej. I jest to zawód z przyszłością. Chciałabym w nim pracować. Branża transport, spedycja, logistyka, w skrócie zwana TSL, ma swoje problemy, ale rozwija się w Polsce dynamicznie i przewidywalnie, mówi Marcin Kutkiewicz z Dużego Podpoznańskiego Centrum Logistycznego, który prezentował uczniom od kuchni działalność branży transportowej. Nie jest też tajemnicą, że pracy w tej branży jest dużo. Największym problemem w zatrudnieniu są kierowcy zawodowi, ale również pracownicy na stanowiskach spedytorów, logistyków mają duże znaczenie. Podobnie jak sama branża TSL w gospodarce krajowej. Polscy transportowcy to są głównie mali i średni przedsiębiorcy. Nie budują wielkich hal magazynowych, nie widać ich tak jak koncerny. Ale są w każdej gminie, są w każdym powiecie, jest ich bardzo dużo i mają bardzo duże znaczenie dla gospodarki. Polscy transportowcy to około 10% polskiego produktu krajowego brutto. O tym, co zrobić, by odnieść sukces w TSL, jakie umiejętności są cenione, a co trzeba wyeliminować i wiele innych praktycznych informacji uczniowie dowiedzieli się od specjalisty w tej branży. Uważam, że to jest dobrze prosperujący zawód. Można znaleźć w nim łatwo pracę i też rozwija nasze umiejętności interpersonalne. Można się samemu rozwijać w tym zawodzie. Jak każde kształcenie zawodowe, żeby odbywało się w sposób skuteczny, musi być prowadzone we współpracy z przedsiębiorcami, a także z uczelniami wyższymi. Dzisiaj mamy możliwość gościć u nas przedstawiciela z dużej firmy spedycyjnej z Mosiny pod Poznaniem i w ten sposób rozpoczynamy ten związek z rynkiem pracy. To nowy zawód wprowadzony w szkole, więc współpraca z firmami działającymi w tej branży ma znaczenie nie tylko dla uczniów, ale też dla nauczycieli. Dwoje bolesławieckich uczniów znalazło się na stypendialnej liście z Dolny Śląsk i właśnie od tego rozpoczynamy wydarzenia w skrócie. Bolesławiecka gimnazjalistka Katarzyna Marusiak i uczeń szkoły ponadgimnazjalnej Bartosz Gajda zostali stypendystami programu stypendialnego Zdolny Śląsk. Samorząd województwa dolnośląskiego sfinansuje w ten sposób 56 uczniów z całego regionu. Dwójka bolesławian otrzyma te stypendia za osiągnięcia naukowe. To już 16. edycja tego programu stypendialnego. Odbyła się Bolesławiecka Spartakiada Przedszkolaków. To impreza sportowa organizowana przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Futbol Akademii Bolesławiec. W generalnej klasyfikacji pierwsze miejsce zdobyło Miejskie Przedszkole nr 4. Na drugiej pozycji uplasowało się Przedszkole nr 7. Na trzecim miejscu znalazło się Miejskie Przedszkole nr 2. Uczestnikami zawodów były reprezentacje przedszkoli wyłonione w eliminacjach dopingowane przez kibiców. W
W Kraśniku Dolnym świętowano niezwykły jubileusz. Mieszkanka tej miejscowości, Janina Gogulska, obchodziła setną rocznicę urodzin. Przygotowana przez lokalną społeczność gala urodzinowa odbyła się w Domu Ludowym, a wśród gości znaleźli się przedstawiciele gminy z zastępcą wójta Romanem Jaworskim. Między innymi w powiecie bolesławieckim realizowany będzie Regionalny System Informacji Edukacyjno-Zawodowej Południowo-Zachodniego Regionu Województwa Dolnośląskiego. To projekt, w którym uczestniczyć będą powiaty bolesławiecki, lubański i zgorzelecki. Jego celem będzie dostosowanie systemu kształcenia zawodowego do lokalnego rynku pracy. We Wrocławiu podpisano umowę w tej sprawie. Budżet projektu to 1 400 000 zł. W najbliższy czwartek odbędzie się sesja Rady Powiatu Bolesławieckiego. W jej programie będzie uchwała, która ustali zarobki dla nowego starosty. Będzie też sprawozdanie zarządu powiatu na temat realizacji powiatowego programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2013-2016. Poza tym radni zajmą się uchwałami zmieniającymi budżet na obecny rok. Na spotkanie z Kazimierzem Szymeczką, autorem książek dla dzieci i młodzieży, tekstów do podręczników szkolnych i tekstów scenicznych, zaprasza Miejska Biblioteka. Spotkanie odbędzie się w środę 23 listopada o godzinie 12.30. Kazimierz Szymeczko jest wielkim miłośnikiem historii Polski, o której pisze ciekawie i z humorem, i językiem zrozumiałym dla młodego odbiorcy. Przegrana w meczu bolesławieckich siatkarzy z BTS-u Elektros. To był już trzeci z rzędu mecz na własnym boisku, ale to znowu nie był wystarczający atut. Przeciwnikiem Bolesławian była trzecia drużyna tabeli, Astra Nowa Sól, która wygrała tu 3-0. Z drużynami z czołówki tabeli czwartej grupy drugiej ligi siatkówki bolesławianie z BTS-u Elektros mogą powalczyć jedynie o pojedyncze punkty, ale nie o wygrane. Pokazał to kolejny mecz właśnie z MKST Astra Nowa Sól. Bolesławianom udało się już uszczknąć punkty w meczu z liderem grupy Chrobrym Głogów, z którym rozegrał pięciosetowy mecz. Ale nie udało się to ani z Żaganiem, ani teraz z Nową Solą. Wiadomo więc było, iż mecz z Astrą będzie należał do tych najtrudniejszych. To wrażenie budowało też pojawienie się na sali licznej klubowej ekipy sportowej, która przyjechała z rosłymi zawodnikami z Nowej Soli. Mecz rozpoczął się wprawdzie od dość wyrównanej gry, ale widać było, że goście kontrolują przebieg pierwszego seta. Kibice mogli obserwować wzajemne wymiany ciosów, ale końcówka seta należała już do Astry, która spokojnie wypunktowała gospodarzy na 25 do 21. Druga odsłona meczu wydawała się podobna do pierwszej. Bolesławianie starali się nie odbić za bardzo punktowo od rywali, ale popełniali więcej błędów, pozwalając znowu Nowosolanom kontrolować parkiet. A ci szybkim rozegraniem zaskakiwali gospodarzy, którzy nie zdążali ustawiać bloku. Z kolei blok rosłych zawodników z Nowej Soli był zbyt szczelny dla ataków bolesławian. W rezultacie i drugi set zakończył się identycznym wynikiem jak pierwszy, czyli do 21, a na tablicy wyników było już 0 do 2. Trzeci set mógł być dla BTS-u powrotem do gry, ale równocześnie dla Astry możliwością na zakończenie całego meczu. Ale wola miała tu już mniejsze znaczenie, ponieważ zdecydowały umiejętności. Wprawdzie do wyniku 8 do 8 gra toczyła się punkt za punkt. Dopiero potem goście odskoczyli na kilka punktów, ale bolesławianie utrzymywali taki dystans. Do czasu. Goście coraz bardziej powiększali tę przewagę. Dla gospodarzy oznaczało to w rezultacie wysoką przegraną w secie do 15 i końcowy wynik meczu 0 do 3. Punktowe konto Bolesławian zatem nie drgnęło po tym meczu i BTS nadal zajmuje 8 miejsce w tabeli z dorobkiem 7 punktów. Ale nie są nadal zagrożeni przez dwie następne drużyny, a dystans do 7 i 6 drużyny też nie stał się nie do przebycia. Zatem nadal realizowany będzie przedsezonowy plan utrzymania się w środku tabeli ligowej. W 9. kolejce spotkań bolesławianie wyjadą już z miasta i zagrają na wyjeździe w Żarowie.
Tam czekać na nich będzie drużyna Wolej Żarów, która plasuje się na ostatnim miejscu tabeli z jednym punktem na koncie. Można będzie zatem liczyć na wygraną i solidną podbudowę punktową. Choć znowu nie będzie łatwo, bo w trakcie ostatniego meczu zdarzyły się kontuzje w boleslawskim zespole. Po wydarzeniach Bogdan Mazurkiewicz rozmawiał będzie z uczestnikami rajdu samochodowego Złombol. To kilkudniowy turystyczny rajd charytatywny, polegający na pokonaniu około 2,5 tysiąca kilometrów w jedną stronę autem o socjalistycznej produkcji lub konstrukcji. Odbywa się corocznie w lipcu, sierpniu lub wrześniu. Start ma zawsze miejsce w Katowicach, a biorą w nim udział też bolesławianie. Zachęcam do obejrzenia rozmowy. Dziękuję za uwagę. Okay, do zobaczenia.